Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, jak codziennie na tym kanale. A jeżeli już mówimy o kanałach, to serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam codziennie są odcinki z Kidowic. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie o tym, że dołączyłem na Kidowice, tam gdzie Dave gra razem ze swoim rodzeństwem, tam ja dołączyłem wraz z moją siostrą. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie jest na kanale Szczypson Plus, to jest najlepszy moment na to, żeby tam właśnie się dostać i żeby tam być razem z nami w tym pięknym czasie, który nas tam, że tak powiem, czeka. A ja w tym momencie lecę do siedziby szefów, ponieważ tam się umówiłem dzisiaj z Dave'em na ważną rozmowę. Nie wiem jeszcze, jak ta rozmowa przebiegnie. Ja wiem mniej więcej, o czym ona ma być, ale nie wiem, co ustalimy i czy podejmiemy się takiego, prawda, wyzwania, które będzie nas czekało. Ja nie wiem, ta siedziba, patrzcie, jak to wygląda. Widzicie tą siedzibę, jak ona wygląda? Przecież to jest coś, najpiękniejszy budynek na Palionowie. Widziałem w komentarzach, że pisaliście, że jest piękny. Cieszę się niesłychanie z tego, że wam się podoba. Mi również się podoba. Jest w idealnym miejscu i to jest taka siedziba, że po prostu aż dech zapiera w piersiach. No taka to jest siedziba. Oczywiście widzowie, łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco, a my lecimy, bo tam Daveson już na nas czeka. Dobra, dolatujemy do... Patrzcie, postawiłem tutaj taką tabliczkę na tą siedzibą. Patrzcie, tu jest takie coś. Willa szefów, zakaz wstępu. No i mam nadzieję, że będą się tego ludzie trzymać. Dobra, jesteśmy w willi. Tutaj dzień dobry, panie Dawidzie. Siema, siema, siema. Jak tam samopoczucie na dzisiejszy, prawda, poranek? Kurde, nie wyspałem, ale szczerze, trochę się nie wyspałem, ale jestem pozytywnie naładowany energią, dlatego że w nocy cały czas myślałem o tym, co się dzisiaj będzie działo. No, a co się będzie działo, panie Dawidzie? No chyba musimy zdecydować, co z tym zlecenkiem, co nam wczoraj powiedział. No właśnie, właśnie, no ja myślę, że git, nie? W sensie jakby... Ja... Inaczej, było niebezpieczne to zlecenie, które zrobiliśmy poprzednio. Stary, ja chcę tylko powiedzieć jedno, my mieliśmy zaoszczędzić kasę i zobacz, gdzie jesteśmy. No właśnie, my chyba nawet musimy go przyjąć. No więc, Ale dobra, ej, czekaj, bardzo ważna sprawa. Czy kopiarka zielonych działa? Powiem szczerze, boję się tam iść. Nie byłeś tam jeszcze? Nie, boję się tam iść, bo dobra, boję się, że to... zobaczę, że linka poszła i będzie mi smutno, rozumiesz? Ja się boję iść. Dobra, to po prostu to nie idźmy tam, nie idźmy, bo jak się boisz, to nie idźmy. Aczkolwiek bo dobrze byłoby to sprawdzić za niedługo, bo stary, jeżeli... No stary, ja wiem, że się zasoby kończą, ale ja wolę tam iść, wiesz. Właśnie, a ja czekaj, to ile my mamy w tym momencie? Bo my wykorzystaliśmy prawie tam 18 coś, 18 staków, trochę ponad. No. Więc zostało, tam w banku nam powinno zostać... W banku 7, chyba jest 8 staków jakoś, no, tyle nam powinno zostać. No i to jest tyle w sumie. No i mamy trochę jeszcze w kamieniach wartościowych, czyli tam diamenty i inne takie duperele, nie? Ale to jest chyba nic nie warte. No czy ja wiem? Ja myślę, że nawet sporo to może być warte. Ale dobra, kurde, stary, kto ci za to da zielone, nie? No myślę, że znaleźliby się tacy ludzie, wiesz, może nie na Palionowie, ale gdzieś poza, wiesz, złoto jakieś, no pirat, myślę, że złoto to wiesz, oczy tak mu się świecą, nie, na widok złota. Ważne, że sprzedaliśmy ten rubin, to jest najważniejsze. Dobra, stary, lecimy tam do tego chłopa. Ja bym, dobra, no weźmy to zlecenie, trudno, po prostu... Patrz, jakim idealnym miejscu mamy w ogóle siedzibę, że mamy od razu na wylocie do tego chłopa, nie? Ale w ogóle ta siedziba jest tak mocna, nie? Ja nie wiem, kurde. Mega potężna, ja nie wiem, mi się mega podoba. No, tak się prezentuje. Inne osoby z Palionowa będą tak zazdrościć, nie? Oczywiście, że tak, no ale też zostało zainwestowane w tą willę tyle siana, że ja tyle na oczy nie widziałem nawet, nie? No, no, dobra, znaczy w sumie to widziałem na oczy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że zarobiliśmy bardzo dobrze. No nic, panie Dawidzie, musimy tak, czyli bierzemy zlecenie kolejne, ja mam nadzieję, że to będzie jakieś takie lightowe, wiesz, na zasadzie... jakie mogą być zlecenia w ogóle, ty? Jak ja tak nie wiem, no ja nie wiem, co on może nam dać, stary, może za... Poleciliśmy na wyspę. Co powiedziałeś? Że jakieś zabójstwo, stary, może nam zlecić. Nie, ale to na takie coś ja się nie piszę. No tak, no wiadomo, no ale on mówi, że gruba kasa, no ja nie wiem, stary, no to kurde, ja nie wiem. A mówił, że gruba kasa, bo ja nie słyszałem. No tak, chyba tak. Okej. Będzie lepiej płatne. Aha, o, no dobra, no to kurczę, to może być mocna akcja, dobra, żebyśmy się nie wkopali w bagno, nie? Nie, no. Będzie problem. Słuchaj, może tak, ustalmy już teraz, że jak on nam powie, jakie to jest zlecenie, nie mówimy mu od razu. Pójdźmy sobie na spokojnie obgadać to. I jak wrócimy, to... Znaczy jak obgadamy, to dopiero damy statement na ten temat. Ej, ile masz fajerwerek? 64. Dobra, jeszcze. Dobra. To 63 w sumie. To wrócimy, bo ja mam 12. No ja cię dam pół, no ludzie. Już jesteśmy w sumie, nie? No powinniśmy być, no właśnie, czekaj, czy to jest... To już jest tu? To jest już tu, tak. Tu i trochę tam. O, jest wioska, dobra. No to ja już dolecę na tych fajerwerkach, dobra. Dobra, no to teraz pytanie, czy ten chłop tam jest. Mam nadzieję, że tak. Ej, troszkę się boję. Kurde, ja nie wiem, stary, ja nie wiem, się wkopujemy w coraz większe bagno, nie? Naprawdę. No, ale no, taki biznes, nie? No takie, no ryzyko, no. Ryzyko zawodowe tak zwane, to ryzyko zawodowe. Dobra. Panie! Halo! O, właśnie, to jest dzwon, ciekawe, czy to jest dlatego, żeby dzwonić na niego. O, dzień dobry! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy my po to zlecenie? Witajcie. My po jakiś dół. Zlecunku. Zlecunku, tak. Ostatnio była mowa właśnie... no tak, no była mowa, że jest zlecunko. My przyszliśmy się dowiedzieć, jakie to jest zleconko w ogóle i tak się zastanowić, nie? Bo jednak kasa potrzebna. No będziemy z panem szczerzy, no trochę wydaliśmy. Trochę nas no poniosło tango, no. To zlecenie pozwoli wam zarobić o wiele więcej? Okej, dobra, a... Czyli, czekaj, o wiele więcej, to my wtedy zarobiliśmy 15 staków. Wydaliście wszystko? No, nawet dorzuciliśmy troszkę z kieszeni własnej. Trochę musieliśmy dorzucić od pana pensji. Jakbym tak miał być szczery, to... Co za głupcy? Czemu głupcy? No tak wydaliśmy... Czekaj, no tak... Panie, ty nie widziałeś naszej willi, co my za to mamy. Właśnie, właśnie. Ona jest idealna. Pożałujecie? Za to... No nie, no dobra, nie jest strasznie, jest strasz. Dobra, jakie jest zlecenie? My chcemy zarobić więcej, to zarobimy zaraz. Chwilę, moment na to, co będzie trzeba. Ta misja, którą wam dam, dobra, dobra, no. To co? Co z tą misją? Jaki tajemniczy jest chłop, jaki tajemniczy, nie? Ale on mnie zaczyna powoli drażnić. Tak, bo on nam grozi. Czemu ja mówię to tak głośno? No właśnie. Dlaczego? Ale on nam trochę grozi, nie? Ten będzie o wiele bardziej niebezpieczna i możecie teraz naprawdę... O kurczę. Aha. Nie, no rewelacja, nie? No to jest to, na co się piszemy, tak? No nie wiem. W kosmosie, gdzie? Stary! Co? Czekaj, czekaj, co to za książka? Ja się chyba na to nie piszę. Nowe zlecenie. Wydobycie ogromnej ilości złota i innych kamieni wartościowych na obiekcie zwanym Księżyc. Lot w kosmos. Podpis. Stary, on już nam o głowę rzucił, patrz! Stary, ty jesteś niepoważny, ja nie wiem, w co my się w ogóle pakujemy. Dobra, panie, ja nie wiem, czy my chcemy się w takie rzeczy... Te kamienie są o wiele więcej warte niż ten rubin? Nie, no ale to nie ma znaczenia o wartość, to chodzi o życie. Nasze życie jest więcej warte niż te kamienie. Dobra, ale ja mam takie pytanie, jaki procent jest szans na to, że my przeżyjemy tą wyprawę? 20. No to super, nie? To jest... Rewelacja, dobra, ale panie... Ojejku. A jak my tam mamy dolecieć, ty? Panie. Jest duża szansa, 20% jest duża szansa? A dobra, czekaj, a na tej wyspie ile mieliśmy procent szansy, tak z ciekawości? O, właśnie, no. Dobra, ale ile mieliśmy szansę na tej wyspie? No właśnie, no. Bo to może zmienić? Aha. Okej, no czyli mamy trzykrotnie mniejszą szansę. Ale to i tak, ale patrz, ale ja nie obstawiałem, żeby nie przyszedł na tej wyspie. No tak, ale daliśmy sobie bardzo dobrze radę w sumie, jakby tak, to tak na to patrzeć, nie? No, tak wydaje. Ej, dobra, czekaj, chodź, musimy to obgadać, zaraz będziemy. Cześć, panie! Rano. Dobra, stary, bardzo ważne pytanie, co o tym sądzisz? Kurde, nie wiem, no ja bym powiem tak, no mi się te przygody spodobały. No mi też, nie? I poza tym wiesz, lot w kosmos, no ile razy poza tym wiesz, no kasa się kończy, nie? No właśnie, kasa się kończy. Co zarobić? To będzie o wiele lepiej płatne, no mała szansa na przeżycie, no ale jednak wiesz, jednak to jest kosmos, nie? Ja bym chyba, no nie wiem, kurde, musimy to jeszcze przemyśleć, ale... Inicjatywa bardzo mi się podoba. Kurczę, no jest to mocne, nie? No ja bym chyba się wybrał. Tak mi się wydaje. No, ale 20% stare szansy? To znaczy, że na 5 z nas jeden przeżyje. Czyli musiałoby nas lecieć 10, żebyśmy przeżyli my. No. Czyli musimy wziąć ponad całe palionową. A ciekawe, czy się moby liczą. Można zabrać jakieś krowy, nie? I po prostu, wiesz, no stary, ale wiesz... Może będziemy mieli farta, nie? I przeżyjemy akurat oboje. Nie wiem. Na tym się jeszcze pozastanawiamy, tylko teraz... Dobra. Czekaj, mam rzucił umowę już z podpisem, to mam podpisywać, czy co? Kurde, ja nie wiem, stary, co mamy zrobić. Ciekawe, jaki jest czas, czekaj, spytajmy się, do kiedy musimy... O. Panie, a do kiedy my się musimy zastanowić? Właśnie. Do jutra, okej, czyli jutro to musimy... mamy czas. Okej, to my jutro wrócimy i, prawda, damy znać, nie? To my się zastanowimy i te... No i czekam. Tyle, no to do widzenia. No i bajka. Ej, stary, rzuć mi trochę fajerwerek, bo ja nie wrócę z tym, co mam do domu. Ale okej, czyli mamy to... Czyli co, czeka nas lot w kosmos, krótko mówiąc, jeżeli się zgodzimy. No, jeżeli się zgodzimy, ja muszę tylko się stary, ale skąd on nam da... Właśnie nie spytaliśmy go w ogóle o to, czy on nam da jakieś, nie wiem, rakietę, czy takie inne rzeczy. On powiedział, że się dowiemy wkrótce. Aha, okej. Bo ja się spytałem, no. Dobra, no to... Kurde, stary, popatrz w niebo, widzisz to? No widzę, ale ja nie wiem, czy stary to jest odpowiedni moment. Znajdźmy księżyc. Gdzie jest księżyc? Ej, nie... Nad nami. A, nad nami. Tam możemy być, stary. Rozumiesz? No nie wiadomo, czy tam. Coś ty zrobił. Byłem święcie przekonany, że jeszcze mam dużo latania przed sobą.